Gdańska TV. Jest 16 stycznia. W Kędzierzynie Koźlu. Jesteśmy w Azotach. Była też bardzo silna sekcja hokeju, klub sportowy Chemik. I teraz zobaczcie Państwo, co zostało zrobione z tym obiektem. Co tu się dzieje? Trybuny zarośnięte, płyta lodowiska kompletnie zrujnowana. Nie widać, żeby tu były prowadzone jakieś prace remontowe, a raczej likwidacyjne. A kiedyś, 30 lat temu, 40 lat temu, był to nowoczesny obiekt, na którym między jedną trybuną i drugą, nawet plandekę taką od słońca zawieszano, żeby chronić lód, żeby się zawody, coroczne zawody na początku marca mogły odbywać, mistrzostwa Złotego Kłosu. Złoty Kłos, tak się nazywał, najwyższa nagroda. Bo mistrzostwa polszczyzny odbywały się oczywiście na tafli w Opolu, którą w międzyczasie otoczono halą. I nawet zbudowano tam, w oddali widzicie Państwo, hotel sportowy, w którym zawodnicy przyjeżdżający mogli nocować, trenerzy, sędziowie. I zaplecze z prawej strony była nasza szatnia klubu mistrzostwa figurowego i inne szatnie. I jeszcze nawet kilka lat temu przyjeżdżałam tu z córkami na ślizgawkę. Dzieci miały zabawę na ferie, bo klubu już niestety nie ma od dłuższego czasu. A to obok, z lewej strony, hala. Wielka, nowoczesna hala, która była budowana w latach 80. jako lodowisko kryte. Nigdy nie została lodowiskiem, tylko została przerobiona dla siatkarzy. No, mistrzowie Polski, siatkówka. Klub bodajże się nazywał Mostostal Kędzierzyn. Jakoś tak. Już nie Azoty. Dlaczego nie Azoty? I dlaczego to wszystko tak upadło? Możecie się Państwo domyśleć i dowiedzieć z poprzednich filmów, które z Kędzierzyna zrobiłam, że w 1985 połączono te dwa miasta, zabrano herb Kędzierzyna i wsadzono na to miejsce herb wspólny, bo tu jest odwrócony, Mosir Kędzierzyn. Trzy czarne kozły, trzy czarne głowy kozie. I co to spowodowało, że ludzie o tym nie wiedzieli? Od 1985 mawiano ludziom, że to z powodów administracyjnych się dzieje. Przeniesiemy dalej kamerę, ponieważ lodowisko funkcjonowało przy zakładach chemicznych Azoty. Bo oczywiście skądś był pobierany amoniak właśnie z zakładów i energia, żeby lód mrozić, trzeba mieć energię. I co zostało z tych azotów? To tylko taką perspektywę tu na kamerze Państwu pokażę. Jeszcze coś się tutaj dzieje. Ale co dokładnie, Bóg jeden raczy wiedzieć. Zredukowane są oddziały. Na pewno nie są to zakłady już w tej chwili, o których można powiedzieć, stolica polskiej chemii. Zakłady azotowe Kędzierzyn.
I jeszcze raz ta hala sportowa. No, żeby się dowiedzieć, co tu się z azotami dzieje, trzeba zrobić mocniejsze poszukiwanie. A pewnie i większość informacji jest ukrywana przed Polakami, żeby się nie dowiedzieli, jak likwiduje się kolejny zakład pracy. Za chwilę pojedziemy do drugich chemicznych zakładów, z którymi zrobiono coś jeszcze gorszego. Kompletnie zlikwidowano je. Wycięto wszystko, wszystkie instalacje. Mniej więcej wygląda to tak, jak tutaj ta tafla. We Wrocławiu jest podobne lodowisko, na którym też czasami jeżdżę na łyżwach, na Spiskiej, przy ulicy Spiskiej, i ona działa. Działa, proszę Państwa, i to też by działało, gdyby nie zostało tak zrujnowane. A tam z prawej strony jest technikum chemiczne, któremu już wymazano nazwę chemiczne, nazywa się już tylko zespół szkół. Kiedyś to były chemiczne. Po prostu kształcono zawodówka i technikum. Obraz nędzy i rozpaczy. I ta smutna historia połączonych miast, które są przeznaczone do likwidacji zakładów. Degradacja Kędzierzyna. A jeszcze smutniejsza jest ta historia, że oba zakłady były za Niemca, w okupacji niemieckiej, obozami zagłady i pracy przymusowej dla Polaków. Tysiące więźniów. Tysiące więźniów, którzy stawili swoje życie. Nigdy nie zostali pomszczeni. No, upomnieć się o tych ludzi trzeba, proszę Państwa. Także o tych, którzy tu swoje życie, budując te zakłady, później po 1945 zostawili. Śmiertelność jest, znaczy bardzo duża, już tej generacji praktycznie nie ma. Mężczyzn szczególnie pracowali w tych ciężkich warunkach za Stalina, z nakazu pracy. Młodszym widzom Królewska TV proponuje dowiedzieć się, czym był nakaz pracy za Stalina. Zasiedlano młodzieżą te tereny odzyskane, ziemie odzyskane, które teraz z taką łatwością ta ekipa od 25 lat oddaje komu? No właśnie Niemcom niestety. I trzeba o tym zacząć wreszcie mówić. Że to jest bardzo naganne, niebezpieczne. To jest w ogóle zdrada stanu, że Niemcy tu jak po swoim znowu chodzą. A Polacy gdzie? Na Saksach. Bo oba miasta są bardzo wyludnione. Średnia generacja i młoda wyjeżdża na Saksy. Pracy nie ma, skoro zakłady są doprowadzone do ruin. Wszędzie wywalone okna, czyli budynki są pustostan. Psute. Puławy, zakłady azotowe. I pod Szczecinem częściowo przejęły produkcję nawozów azotowych, ale to nie jest w porządku, co tu się stało z Kędzierzynem. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka.